Serdecznie wszystkich witamy już na czwartym koncercie charytatywnym pod patronatem wójta gminy Skrzyszów. Organizatorami koncertu są Gminne Centrum Kultury i Bibliotek oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Skrzyszów. W tym roku naszym celem jest pomoc 5 dzieciom zamieszkującym teren naszej gminy. Wymagają one stałego leczenia, rehabilitacji, opieki medycznej, drogich leków i specjalistycznego sprzętu. Dzieci zmagają się z takimi chorobami jak nowotwór złośliwy lewego oka, białaczka, nowotwór kości, cytomegalia. Teraz prosimy o kilka słów gospodarza naszej gminy, pana wójta Marcina Kiwiora. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, bardzo krótko, ponieważ bardzo licznie zgromadziliśmy się, nie będę przedłużał, Państwo przyszliście słuchać muzyki, ale dziękuję za ten odzew serca. To, że tutaj jesteśmy tak licznie, to znaczy, że tkwi nas taka cząstka dobroci, którą chcemy się dzielić z innymi. Ja tylko przypomnę, że w tamtym roku zebraliśmy łącznie 35 tysięcy złotych, ponad 35 tysięcy złotych i dla każdej rodziny trafiło ponad 7 tysięcy złotych. To są ogromnie ważne pieniądze, bo niejednokrotnie nie tylko zdrowie ratują, ale i życie. Wszystko, co dzisiaj kupicie, wszystko to, co dzisiaj zostanie wylicytowane, te bilety, cały dochód, który zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom. Jestem ogromnie Wam wdzięczny za zrozumienie i za chęć pomocy. To już czwarty koncert charytatywny. Rozgrzeje nas najpierw przystanek Mrówkowiec, a gwiazdą zespołu będzie zespół Pektus. Bardzo serdecznie dziękuję im za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że wszyscy się będziemy dobrze bawić. Do zobaczenia podczas przerwy na licytacji. Udanej zabawy. Wszystkiego dobrego. Już za chwilę na tej scenie pojawi się przystanek Mrówkowiec. To zespół rockowy z Tarnowa, wykonujący największe zagraniczne przeboje rock, hard rock oraz pop z lat od 70. do 90. Wokalistką zespołu o niezwykłym brzmieniu głosu jest Magdalena Stalmach, laureatka programu Droga do Gwiazd, śpiewająca na jednej scenie z Małgorzatą Ostrowską, Piotrem Nalepą, Ewą Bem, Piotrem Cugowskim czy Sebastianem Riddlem. Współpracuje z największą gwiazdą słowacką, Janko Lechockim, z którym nagrała piosenkę na jego solowej płycie. Pozostali członkowie zespołu to Rafał Grela, perkusista grający wcześniej w znanej formacji rockowo-punkowej KSU. Mariusz Fornal, instrumenty klawiszowe. Mariusz Cetera, gitara elektryczna. I Tomek Kapustka, gitara basowa. Prosimy o gorące brawa dla zespołu. Zapraszamy.
o kim pisać. Kogo skarcić za Ołtysa na zemi. Dziękujemy za gorące przyjęcie. Słuchajcie, trochę reggae by się nam przydało, prawda? Ska. Czy jesteście za? Ale będziecie śpiewać ze mną? Podłogi.
teraz śpiewani? Mocno? Raz, dwa, trzy i... Mój jest ten kawałek podłogi. Nie, mówcie mi więc, co mam robić.